Zapraszamy do metra. Zapraszamy do metra. Jak to jest możliwe, że minęły już 4 miesiące i nie było żadnego odcinka z Brudna? Ja tam przecież jestem co 2 tygodnie około i sprawdzam, co się dzieje. Witam was tutaj, cześć tam ząż i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do metra. W dzisiejszym odcinku, jak możecie myśleć, opowiem wam o tym, jak wygląda cała budowa metra na Brudnie. Mam nadzieję, że nie będzie to długi odcinek, bo im dłuższy odcinek, tym mniejsze szanse na to, że mi się uda go faktycznie później wyrenderować w 4K, no ale tak czy siak. Zaczniemy sobie dzisiaj od stacji Brudno, czyli C21 i będziemy szli po kolei przez wszystkie place budowy, wyliczając to wentylatornie i oczywiście komory montażowe. Ale zacznijmy od początku, czyli to, co widzieliście już na początku, że Sykut tam faktycznie się pojawił, czyli połączmy się z nim. Halo, halo? Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na budowie metra Brudno. Na poziomie minus 1 trwają prace, które są na zaawansowanym etapie. Pojawia się powoli podłoga oraz drzwi. Wyjścia przybierają ostatecznego kształtu. Ostatnio na budowę dojechały ruchome schody, a komunikacja tramwajowa zostaje bez zmian. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, pod mikrofonem Jakub Sykut. No i dziękuję ci za informację. Tak dokładnie z miejsca wydarzeń wygląda, w sensie tak wyglądało to parę dni temu, już bym powiedział, no bo ten odcinek oczywiście, jak wszystkie odcinki na moim kanale, trochę musiał sobie poczekać. Tak czy siak, przejdźmy sobie do naszej mapy. Mamy dzisiaj Avizo Maps na terenie wszystkich stacji naszego odcinka, więc to będzie na pewno dosyć łatwe i duże ułatwienie, według mnie. No tak, widzimy sobie dokładnie obrys naszych tutaj stacji. Znaczy, jest część stacyjna, to jest ważne, żebym od razu powiedział, zaczyna się tu. Tu będzie peron i w tym rejonie tylko będziemy mogli wsiadać i wysiąść z naszego pociągu. Dalej, stąd będą oczywiście wszystkie wyjścia. Wyjścia tu, wyjścia tu, tutaj będą wyjścia, tu jest już gotowe wyjście, tu jeszcze będzie chyba jedno wyjście, jeśli się dobrze mam. Chociaż nie pamiętam gdzie są wszystkie wyjścia, tak? To nie jest najważniejsze. No i oczywiście jeszcze parę różnych wyjść i wind. Tu na przykład są po 2 windy na wszystkie przystanki tramwajowe. Przystanki tramwajowe będą po tej stronie. No i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. Idąc dalej, jeszcze jak jestem tutaj na mapie, mogę pokazać, że w tym rejonie tutaj jest końcówka i stąd będzie się ciągnąć dalej tutaj do naszego peronu i jeszcze na wysokości peronu będą tory odstawcze, gdzie pociągi będą zawracać nasze metra i zatrzymywać się i tak dalej. Także to jest jedna też z ważniejszych rzeczy. No ale nie o tym tutaj mówić. Lepiej powiedzmy o tym, jak wygląda nasz proces budowy. To tak, na poziomie 0, jak możecie domyślać, głównie prace są przy naszych wyjściach. I co dobra, no widać, to 2 wyjścia są już właściwie w 100% mają zrobione zadaszenie betonowe. Także to jest na duży plus. W pozostałych wyjściach mniej więcej tak jest bliski końca lub tak około 50% bym powiedział. Nasze wyjścia wszystkie na stacji C21, także tutaj jest całkiem nieźle, źle idą prace. Dalej na poziomie minus 1 schodząc, no tam już z tego co słyszałem, budowanie ścian oczywiście, większość słupów takich docelowych, które będą tam wspierać ściany i sufit głównie oczywiście, jest już zamontowana, także to jest też dobre. W sensie nie będę tutaj mówić w procentach, nie mam akurat teraz przy sobie wszystkich tutaj danych procentowych, natomiast mniej więcej wam mówię, jak to wygląda. Z tego co pamiętam, w niektórych miejscach też już zaczyna się pojawiać podłoga, ale co najciekawsze, to jest to, że już zaczynają się pojawiać drzwi. I nie mówię tutaj o takich, że tylko framugi i tak dalej. Faktycznie drzwi zaczynają się pojawiać. Co prawda na tej stacji, chyba to akurat dobrze pamiętam, to jest 1,5% na dzień poprzedni, albo jeszcze na 2 dni wcześniej, jak ten odcinek się pojawia. Także jest to tak dosyć ciekawie. Na poziomie minus 2 tu jest najwięcej się dzieje. Już powoli zaczyna faktycznie być widoczna płyta peronowa. Pod peronie jest zrobione podwieszana podłoga. Jakby ktoś był ciekawy, to jest tam, gdzie się później stoi
i czeka na pociąg, bo tam, gdzie my chodzimy, na peronie, to jeszcze pod tym jest podperonie, gdzie są wszystkie urządzenia techniczne i tak dalej. Tam nie jest normalnej to wysokości oczywiście, tam jest około, pamiętam, no jakoś tam jest wysokość, ale to nie jest takie jakieś tam, że normalnie człowiek stanie i tak dalej, to takie nie jest wysokości. To nie jest, że faktycznie jeszcze jest jedno całkowite piętro, to jest podperonie, się nazywa. No i tak, to co dowiedziałem się i bardzo tutaj ludzie się z metra są zachwyceni, to jest to, że już w niektórych miejscach zaczynają się pojawiać faktycznie betonowe schody, a nie schodnie, którymi trzeba schodzić na sam dół. Schodnie to są takie, wiecie, tymczasowe schody, po nich się trochę inaczej chodzi, no i nie są docelowe, a betonowe schody to mimo wszystko są o wiele wygodniejsze, chociaż ja już widziałem i to faktycznie jest faktem, że na większości tutaj tych naszych stacji, o których będę dzisiaj mówić, w dużych innych rejonach, jak będziecie patrzeć na zdjęcia czy też na Avizo Maps, możecie zobaczyć, że widzimy tutaj już schody ruchome. I to jest jedna z dobrych nowin, że już schody ruchome są w większości na stacjach, ale jeszcze nie są bezpośrednio montowane. Bo wiecie, to nie jest tak, że od razu się wszystko montuje, to też jakiś jest taki, bym powiedział, większy proces, no ale tak. I ogólnie tak wygląda praca. Na poziomie minus 2 większość też oczywiście prace murarskie, podwieszona podłoga i z tego co pamiętam, tam jeszcze był etap, tego tutaj jeszcze nie ma na C21, tego nie ma tak dużo, ale zaczynają się pojawiać już podkłady pod przyszłe tory, które będą znajdować się oczywiście dla naszych przyszłych pociągów metra. I one powoli zaczynają się pojawiać na naszych stacjach metra. To będzie widać dobrze na kolejnej stacji Gondatowicza, ale zanim do niej dojdziemy, to jeszcze wam pokażę. Tu na mapie Avizo Maps dokładnie widać, że w niektórych miejscach jeszcze tutaj takie zapakowane, świeże podkłady znajdują się już w niektórych miejscach dla naszej przyszłej tej stacji i oczywiście dla naszego przyszłego wykorzystania. Także tak to się znajduje, to jest nasze właśnie podkłady. Dalej się tutaj ciągnie, tu była komoda startowa w tym miejscu, stąd startowały nasze TBM-y. Tu już jest wszystko właściwie powoli załatane, nie widzimy mniej więcej tego, co się dzieje na minus 2 i minus 1, no trochę szkoda. I idąc dalej, tutaj są ciężarówki, tutaj mi był wywożony tam urobek, ziemia i tak dalej, wszystko przesypywane i w ten deseń. Idąc dalej, z chwili od razu za naszą stacją C21 znajdziemy coś ciekawego, a mianowicie jest to miejsce, którego zazwyczaj pomijacie, jak patrzycie na nie i ogólnie w tej rejony. Nazywa się to wentla topienia V21 szlakowa. No i tak wygląda ogólnie jej proces tutaj budowy. Jeden budynek będzie w tym miejscu, gdzie wcześniej był chodnik, tak, bo tu był chodnik, a tu jest ścieżka dowodowa i tu był przystanek. Tu był przystanek, to w tym miejscu, gdzie był przystanek, teraz będzie wentylatornia, ale przystanki też zmieniają swoje miejsca, jak się pojawi metra. To jest wiadoma rzecz oczywiście. Będzie jeden budynek, z którego będzie czerpnia wyrzutnia i będzie stąd wylatywać powietrze, no wiecie, wietrzenie metra i tak dalej musi mieć swoje miejsce, nie tylko i wyłącznie na stacjach, ale też w miejscach takich i przy okazji to spełnia też funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Gdyby coś się wydarzyło w tunelu, to oczywiście w tunelu pokazują się strzałki i można bezpośrednio do takiej wentylatorni wyjść i z niej są specjalne schody, którymi można wyjść na górę, na powierzchnię i ewakuować się. Oczywiście nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji w Warszawie, żeby trzeba było się ewakuować z metra w tunelu. Zawsze pociągi metra są raczej scholowane, bo pociągi zwyczaj, nawet jak w tunelu padnie prąd, mają na tyle energii jeszcze zapasowej, żeby dojechać faktycznie do naszego peronu. To musiałoby być niezłe przeciążenie i długo pociąg stać w tunelu, żeby faktycznie trzeba było wychodzić i to przodem kabiny i w ogóle iść po torach. Raczej takie sytuacje w Warszawie nie mają się prawa przytrafić, chyba żebyśmy mieli jakieś nieprzewidziane zupełnie sytuacje. Idziemy dalej do stacji C20, czyli jest to stacja Kondratowicza, znajdująca się obok naszego urzędu dzielnicy Targówek oraz, chciałem powiedzieć Brudno, ale wiemy, że Brudno to jest tylko poddzielnica, oraz co ważniejsze, czyli szpitala Mazowieckiego. O ile urząd dzielnicy miasta stołecznego Targówek nie jest najlepiej zlokalizowany pod względem metra, w sensie metro jest pod, nie ukrywajmy, metro jest bezpośrednio pod tutaj naszym urzędem, ale wyjścia na tej stacji według mnie nie są najlepiej zlokowane. To znaczy wyjścia w większości, jest dużo wyjść do środka stacji, a takich na zewnątrz, jakby z bloków, to trzeba trochę się nakręcić. W sensie to wiadomo, jak się pojawi metro, to już nie jest tak źle, ale ja bym szczerze powiedziawszy wolał, tak jak tu mam na przykład wyjście jest bezpośrednio do urzędu, to akurat rozumiem, ale tu bym wolał, żeby to wyjście było też w tą stronę, żeby w te rejony można było iść. Bo w
tutaj nie będzie żadnych już wyjść, tu będą wyjścia, tu jest jedno wyjście do przystanków autobusowych w tym rejonie i tu jest jedno większe wyjście dla tych wszystkich osiedli z tej strony oraz do przystanku autobusowego w tym stronie i do tramwaju na Zieloną Białołękę. W sensie tu jest planowane też jedno wyjście ekstra do tramwaju na Białołękę, ale to jest takie, bym powiedział, daleko już bardzo idące. Ale po kolei, zanim tutaj zacznę już grać o Zielonej Białołęce. Po pierwsze, to co mówiłem przed chwilą, czyli podkłady. Podkładów to jest naprawdę dużo. Można ich zobaczyć dosyć dużo na środku naszego placu budowy. To się rzuca w oczy. Może z zapłotu tego dobrze nie widać, ale z drona to już jest naprawdę pokaźny element. I na tej stacji, to co właśnie mówiłem, jest już dosyć dużo schodów betonowych, jest mniej schodni i normalnie można chodzić po schodach. Co ważne, jest tutaj dosyć duża ilość wyjść i według mnie ta stacja będzie bardzo w sensie ogólnie stacje narodowe będą miały bardzo duże popularność, ale ta stacja jest mało jako punkt tranzytowy, głównie po stronie tej naszej zachodniej stacji, to będzie głównie dojście albo do szpitala, albo do pobliskich osiedli, natomiast po stronie, no oczywiście wschodniej, to będzie o wiele więcej osób właśnie jechać na Zieloną Białołękę czy w inne rejony, bo tam jest taki będzie bardziej też punkt przesiadkowy. No i tak jak mówiłem, schody ruchome na poziomie 0 da się znaleźć naprawdę w niektórych miejscach. Tu jak na przykład mamy Avisa Maps, mamy jedne schody, drugie to są, tu widzicie dwie części, ale to jedno to jest zjazd na dół, a drugie to jest schody na samej górze, bo one się składają z dwóch części. Tak, trochę jest to dziwne, że tylko z dwóch części, oczywiście one są po prostu z większej ilości składane, no ale już same fabrycznie są w dwóch częściach. No i tak, mamy jedną parę tutaj, jedne schody, drugie schody, trzecie schody, czwarte schody. Ogólnie prawie każde wyjście, co jest na zaletę, już na powierzchnię, na poziom 0 z sali odpraw, będzie miało schody ruchome. Jeżeli są szersze takie wyjście, jak to wyjście, tu na przykład widać bardzo dobrze, że jak sobie przybliżymy mapę jeszcze, o, to widać, że tu jest właśnie przygotowane miejsce w przyszłości pod nasze schody ruchome i będą tutaj wkładane. Tu jeszcze nie ma, na przykład nie ma zbędnego tego daszku, dlatego trochę to lepiej widać. Także jest to na pewno coś dobrego, czego na stacjach Płocka i właśnie Młynów Księcia Janusza i Tomasza trochę brakuje. Dalej idąc, no tak jak mówiłem, na poziomie 0 dobrze widać już wyjścia, zarysowują się mniej więcej i część już faktycznie nabrała ostatecznych kształtów, jednakże to nie są wszystkie oczywiście wyjścia. Wind jeszcze nie ma, z tego co mi się wydaje, wszystkich chyba wstawionych. Chociaż tu mogę się mylić, bo o windy w sumie się nie pytałem ostatnio jak byłem, to będę musiał się dopytać jak będę. Natomiast na poziomie minus 1 mniej więcej podobna sytuacja jak na Brudni. To znaczy, powoli się zaczyna pojawiać posadzka. Tutaj nie pamiętam ile procent, ale też tak w skali od 1 do 5% drzwi, może około 2% albo 3%. Drzwi się zaczynają pojawiać w części oczywiście technicznej, nie w części dla pasażera na razie jeszcze. Zresztą pasażer też zbytnio z wind nie będzie korzystać normalnie, no ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Dalej mamy jeszcze oczywiście no, prace murarskie, malowanie ścian też już zaczyna się pojawiać, to zapomniałem ci powiedzieć co do Brudna, to jest ważna nowina też, już faktycznie malują nam te ściany. No i właściwie to tak, to tyle na minus 1 przy hali odpraw, na minus 2 jest trochę jeszcze podobna sytuacja, czyli nasze podperonie jest w zaawansowanym etapie i tutaj z tego co słyszałem na Konatowicza już faktycznie całkiem ładnie widać nasz peron, przynajmniej jego zarys, jak będzie wyglądać oczywiście. Posadzka, malowanie, też tam ścian już się zaczyna powoli pojawiać, murowanie. No i przygotowanie pod przyszłości już niedługo, żeby postawić nasze tutaj podkłady pod tory. To też jest już niedługie. O ile na stacjach jeszcze nie znalazłem faktycznie szyn od przyszłych torów, to one się w najbliższym czasie zaczną już pojawiać na naszych stacjach. W sensie w najbliższym czasie, to pewnie jak będzie kolejny odcinek, to będę mówić, że się pojawiły, czyli za 2 miesiące. No ale mniej więcej tak to wygląda. Także tak wygląda tutaj budowa przy naszej stacji Konatowicza. Sądzę, że całkiem nieźle, a jakby ktoś był ciekawy, jak wyglądała tutaj cała organizacja ruchu, zanim zaczęła się budować, to tak wygląda plac budowy, jak widzicie teraz. A tak wyglądała inwestycja, zanim się to pojawiło. Czyli trochę zupełnie inaczej, no, nie ukrywajmy.
Idziemy dalej, czyli do wentylatorni V20, która jest już właściwie powiedzią na bardzo zaawansowanym etapie. Tutaj już wszystkie klatki schodowe zostały zrobione. Budynek faktycznie już zaczyna przybierać ostateczne kształty. Tu będzie budynek, jakby ktoś się zastanawiał. Tu jest jeszcze otwór technologiczny. Już jest całkowicie zasypana też część stacyjna, w sensie część wentylatorni, no poza oczywiście tutaj otworem tym jednym, także to jest na duży plus. Tu w przyszłości będzie jakiś mały parking dla Mety, oczywiście, żeby mieli tam dostęp do tej wentylatorni w razie potrzeby. No i tak to wygląda, część już takich technicznych też na wentylatorni zaczyna się zjeżdżać, tych właśnie wentylatorni. Takich już bardziej zaawansowanych sprzętów, to też jest na dobrą nowinę. No i ta wentylatornia jest na najbardziej zaawansowanym etapie. Jeszcze jak widać na samej górze, już mało widać. Wręcz tak to można powiedzieć. Idąc dalej, do naszej, chyba mojej ulubionej stacji, C19 Zacisze. Jak to powiedział kiedyś Sykut, tutaj są tylko i wyłącznie domki, domki, domki. Niestety, albo stety, muszę się z nim zgodzić. I przejdźmy sobie po kolei, tą stację po prostu trochę przelecimy. I mniej więcej wam omówię. Po pierwsze, przy tutaj naszej ulicy Rolanda ewidentnie widzimy wyjście. Wyjście nie jest jeszcze gotowe w 100%, przynajmniej nie było jak byłem ostatni raz, ale ewidentnie już widzimy mniej więcej kształty i jest wylewany powoli asfalt, beton na naszą górną część wyjścia. Także to jest dobrze pokazane. Dalej jest zasypywana już część stacyjna, czyli powoli odnawianie tej części ulicy i tak dalej. Także to jest dobra nowina. W niektórych miejscach nawet te ekrany akustyczne zostały zdjęte. Nie wiem, czy to jest już docelowy element, czy po prostu zostały zdjęte tymczasowo, no ale tak jest. Tu mamy na przykład to schody ruchome. Idąc dalej, tu będzie nasza wentylatornia stacyjna i będzie też tutaj w tym miejscu winda jedna na część stacji. Od razu chyba na peron, z tego co pamiętam. Nie, to nie będzie na peron będzie w innym miejscu. No ale tu mniej więcej ją widzimy. No i wyjście po drugiej stronie. Tutaj też będzie jeszcze jedna winda. To będzie może ta. No nie wiem, tutaj drugiej windy nie widziałem, bo ogólnie na każdej stacji są dwie windy na górę. Z czego jedna winda jest zawsze bezpośrednio na peron, bo to jest taka techniczna winda i windy w metrze też mają charakter ewakuacyjny. Co trochę brzmi absurdalnie, ale tak jest. I tak jak zawsze nas uczą, żeby z windy nie korzystać, kiedy jest ewakuacja, pożar czy cokolwiek, to w niektóre windy w metrze faktycznie służą do ewakuowania się, które wyjeżdżają bezpośrednio na powierzchnię i stamtąd można już uciekać. Drugie wyjście całkiem już nieźle zaczyna przyglądać tutaj nasz wygląd, ale jeszcze nie ma zupełnie daszku. No i tutaj część oczywiście naszego przejścia w tym rejonie, no i całe zaplecze techniczne, baraki i tak dalej naszego metra. Czyli ogólnie tutaj na poziomie 0 tak wygląda sytuacja i powoli też jest zasypywana stacja, tylko tutaj jest to trochę nie na aż tak zaawansowanym etapie jak na Brudnie i Konatowicze. Dalej idąc, na poziomie minus 1 możemy znaleźć faktycznie już murowanie, malowanie, montowanie drzwi i też pojawia się już powoli posadzka, z tego co pamiętam, w niektórych miejscach, to też ciekawe. Niestety nie mogę wam pokazać, jak to wygląda faktycznie z dołu. No bo jest COVID i nie można tam wchodzić. W sensie osoby z zewnątrz raczej nie powinny tam wchodzić, więc no niestety nie byłem w stanie tam się pojawić. Idąc dalej, na poziomie minus 2, tak jak możecie domyślać, pod peronie, schody betonowe się już pojawiają, peron faktycznie, w sensie no jeszcze nie ma faktycznego peronu, ale już się pojawia na przykład ten podwieszony na podłoga, no i przygotowanie do przyszłego torów. Tutaj nie widzimy co prawda naszych elementów, właśnie pod tory, czyli tutaj podkładów, ale one się też tutaj pojawiają i są trochę bardziej pochowane, bo na Zaciszu jest o wiele mniej miejsca i co ciekawe, co się dowiedziałem, to na Zaciszu jest najwięcej elementów różnych, to znaczy mamy na przykład tutaj te schody ruchome, o których mówiłem, a i tu będzie jeszcze jeden budynek techniczny, wentylatornie i tak dalej, tutaj zapomniałem powiedzieć. Natomiast tak, tu widzimy schody ruchome i jest ogólnie tutaj bardzo dużo obiektów, ostatnio zjechało się na naszą stację Zaciszy, już takich technicznych, docelowych, bardziej zaawansowanych, które będą znajdować się właśnie na dole, na stacji. Także to jest ciekawe. No i sądzę, że w ogóle. Taka ciekawostka jeszcze powiem wam, a propos stacji. Jeżeli była ostatniego ciepła temperatura, która już niestety odeszła, czyli około 20 stopni w Warszawie, no było całkiem przyjemnie. Powiem, że można było faktycznie chodzić już w krótkim rękawku. Nawet. Oczywiście jak się nie jeździło na monocyklu. Natomiast tak to wyglądało, a jeżeli jesteśmy w metrze na dole,
to jest takie przyjemne orzeźwienie, trzeba założyć koszulę. Natomiast jeżeli tam się dłużej schodzi, to faktycznie można zmarznąć. Nie wiem tego ze osobistego informacji, ale od punktu dostałem informację, że tak mniej więcej to wygląda w ramach takiej ciekawostki. No i idąc dalej, mamy jeszcze oczywiście wentylatornię szlakową V19 za stacją C19. Znajduje się ona tutaj w tym rejonie obok Smarytańskiej. No i tak to tutaj wygląda. Tu będzie budynek taki trochę inny, bo będzie pościnany na ukos. Trochę ciekawie wygląda, bardziej inaczej niż wszystkie, to zawsze dobre. I tu jest jeszcze otwór technologiczny do wkładania wszystkich obiektów na teren wentylatorni, no bo wiadomo, że przez otwory jest łatwiej niż bezpośrednio przez drzwi ściągać i przez te dźwigi. No wiadomo, tak jest prościej. I ogólnie te wszystkie rejony, jakby ktoś był ciekawy, kiedy ulice zaczną powstawać w stary, dobry sposób, to jeszcze to na to chwilę poczekamy, to tak nie będzie zbyt szybko, spokojnie. Nad tym się jeszcze tutaj nie spieszmy się z tym aż tak bardzo. Także tak to ogólnie wygląda, jeżeli chodzi o wentylatornię V19 i dochodzimy do ostatniego obiektu, czyli KD18, komoda demontażowa przy stacji Trockiej. No tu jest sytuacja, no to ten rejon bardzo dobrze już omówiłem w ostatnim odcinku, o którym mówiłem. Natomiast sądzę, że po prostu warto wspomnieć o nim. Tak wygląda aktualnie plac, kiedy zostały już wyjęte tarcze. Otwory nie będą jeszcze zamykane, bo jest to element wietrzenia i wentylacji naszych tunelów, bo tu nie ma jeszcze połączenia ze stacją Trocka. To po pierwsze. A po drugie, no jeszcze na okres przebicia i innych elementów po prostu musi być zachowane. No tak jak to teraz aktualnie wygląda. Tutaj zbytnio się nic nie dzieje aktualnie, no bo jest tu właściwie oczekiwanie na przyszłościowe zamknięcie tego. Bo tu główny proces komod demontażowych, jak możecie myśleć, był po to, żeby zdemontować nasze oczywiście tarcze, ale stąd będą też pewnie wkładane części szyn i tak dalej do naszych tunelów, no bo wiadomo, trzeba to wszystko poukładać, podkłady i tak dalej. To jeszcze będzie niemały proces, żeby to wszystko tutaj połączyć. Tak wygląda nasza cała budowa, metra na zaciszu i brudnie, ale oczywiście na sam koniec nie może zabraknąć ciekawostki od Cykuta. Łączymy się z Tobą. Jeśli chcecie zaczepnąć więcej informacji, zapraszamy do punktu informacyjnego budowy drugiej linii metra, który znajduje się tuż przy metro Brudno, obok szkoły podstawowej. Punkt czynny jest od 9 do 17, od poniedziałku do piątku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dziękujemy Ci za tę informację, to jest dosyć ważna informacja, ja stamtąd większość informacji pociągam, oczywiście część po prostu widzę z moich map i mogę stąd Wam opowiadać o tym, ale warto tam pójść, dopytać się, może niekoniecznie teraz podczas pandemii, można po prostu do nich zadzwonić, też tam jest do nich numer telefonu jak coś, ale jeżeli mieszkacie w okolicy, to serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny raz na Brudnie pojawimy się prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca w serii Loty nad metrem, gdzie po prostu przelecimy sobie nad całą budową metra, a najbliższe zapraszamy do metra też pod koniec miesiąca, ale to już ostatnie zapraszamy do metra, jakie będziecie znali teraz w najbliższym czasie, to będzie na odcinku Bemowskim. No i Wola oczywiście, no wiadomo, ale tak, to będzie już końcówka. Taka ciekawostka, fun fact, ten odcinek miał się pojawić tydzień temu. Oczywiście nie został zmontowany jeszcze wtedy i dowiedziałem się nowych informacji, ale nagrywaliśmy go trochę z myślą, aby się pojawił wcześniej. I przypominam, w maju nie będzie zapraszamy do metra. Raczej. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!